Szczęść Boże, Justyna Kendra. Rozpoczynamy informacje dnia. Zapraszam. Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej. W jaki sposób będą mogły zagłosować osoby niepełnosprawne? Kodeks wyborczy przewiduje dwie możliwości: głosowanie korespondencyjne lub przez pełnomocnika. Aby zagłosować korespondencyjnie, należy poinformować komisarza wyborczego o chęci skorzystania z takiej możliwości do 13 maja. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a. Pakiet wyborczy dostarczany jest wyborcy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Jeżeli natomiast osoba niepełnosprawna chce zagłosować w wyborach przez pełnomocnika, musi najpóźniej do 17 maja złożyć wniosek w urzędzie gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców, w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa. Do głosowania przez pełnomocnika uprawnieni są także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat. Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu. Jeżeli jednak będzie to lokal inny niż ten, do którego należy, to do 21 maja musi złożyć specjalny wniosek. Ministrowie kandydujący z pierwszych i drugich miejsc do Parlamentu Europejskiego ostatnie dwa tygodnie kampanii spędzą na urlopach, mówił w RMF FM minister Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera odniósł się także do 13. emerytury. Zarówno rekonstrukcja rządu, które, jak mówił Michał Dworczyk, będzie, jak i urlopy ministrów, to decyzje, które należą do premiera Mateusza Morawieckiego oraz kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Według mojej wiedzy ci ministrowie, którzy z pierwszych, drugich miejsc kandydują do Parlamentu Europejskiego, czyli ci, którzy mają rzeczywiście szansę na otrzymanie mandatów, ostatnie dwa tygodnie kampanii wyborczej, czyli te najbardziej gorące, spędzą na urlopach. Chociaż, jak dodał Michał Dworczyk, mogą zdarzyć się sytuacje, w których minister będzie musiał wrócić do pracy. Szef kancelarii premiera zaznaczył, że z tego co wie, wszyscy kandydujący z pierwszego i drugiego miejsca na listach PiS-u planują wziąć urlopy. Wśród jedynek na listach Prawa i Sprawiedliwości są między innymi szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, minister edukacji Anna Zalewska czy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 26 maja. Szef kancelarii pytany był też o to, czy 13. emerytura będzie wprowadzona również w następnych latach. Jeżeli mamy mówić o kolejnych latach, musi się to odnosić do budżetu na kolejne lata. Jeżeli będzie ten budżet formułowany przez Prawo i Sprawiedliwość, wtedy będziemy robić wszystko, żeby takie świadczenia były cyklicznie powtarzane. Świadczenie 13. emerytury w wysokości około 888 zł. Ma być wypłacone wraz z majową emeryturą lub rentą. Niektóre świadczenia rolnicze są wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy emeryturę plus otrzymają w czerwcu. Łącznie wsparcie trafi do 10 milionów emerytów i rencistów. Walka z wyłudzeniami podatku VAT to jeden z głównych celów, jaki obrał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory skuteczne ściganie przestępców przyniosło oszczędności liczone w miliardach złotych. Nadużycia w tym zakresie są surowo karane. Walka z mafiami VAT-owskimi to jeden z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Od 2015 roku wpływy z podatku VAT wzrosły o 52 miliardy złotych. Ważnym czynnikiem, który przyczynił się do lepszej ściągalności podatku VAT, było utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej oraz zwiększenie efektywności służb. Wprowadzono także surowe kary, które zapobiegają wyłudzeniom. Wprowadziliśmy m.in. takie rozwiązanie, że jeżeli ktoś zostanie złapany na tym, że wyłudza podatek VAT i te wyłudzenia sięgną 10 milionów złotych, to kara, maksymalna kara, jaka może spotkać takiego wyłudzającego, to jest nawet 25 lat więzienia. Więc to są kary drakońskie. Za rządów PO-PSL mieliśmy do czynienia z grabieżą podatku VAT. W przeciągu 8 lat Skarb Państwa z tytułu wyłudzeń VAT stracił około 250 miliardów złotych. Jeżeli według szacunków, jakie mamy, uszczelnienie VAT-u przyniosło kilkadziesiąt miliardów złotych, to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tego wcześniej nie zrobiono. No, nikt chyba nie pomyślał o tym z tego wniosek, tylko teraz jest pytanie, czy nie pomyślał celowo, czy nie pomyślał w jakiś inny sposób o tym, że proste rozwiązanie w kodeksie karnym może przynieść pozytywny efekt. A efekty są, dzięki wpływom ze ściągalności podatku VAT mogą być finansowane programy socjalne. To jest ten święty graal, który częściowo odnaleziony
służy dzisiaj nam do rozwoju gospodarczego, a także dla zrekompensowania tych gigantycznych deficytów społecznych, które na początku i w trakcie trwania procesu transformacji były traktowane po macoszemu, były czasami wręcz traktowane jako brzęcząca mucha, jako coś natrętnego, jako piąte koło u wozu, a więc z wielką krzywdą dla społeczeństwa, które odpłacało się wielką falą migracji lat 90., a potem jeszcze większą lat po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Badaniem i oceną prawidłowości działań poprzedniego rządu związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy zajmuje się powołana w lipcu ubiegłego roku Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT. We wtorek przed komisją zeznawał przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Jak mówił, kwestia VAT w czasie, kiedy był on wicepremierem i szefem MSWiA, nie była pierwszoplanowa. Szef Komisji Spraw Zagranicznych nie był konsultowany w tej kwestii. Były inne obyczaje wtedy. Decyzje były podejmowane w kancelarii premiera na posiedzeniu Rady Ministrów. Czyli wszelkie decyzje strategiczne podejmował pan Donald Tusk i z władzami partii się nie konsultował. Rada Ministrów z premierem Donaldem Tuskiem. Tak jest. W przyszłym tygodniu przed komisją śledczą ma stanąć była premier Ewa Kopacz, natomiast przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska planowane jest po wyborach do Europarlamentu. A teraz o uwagę prosimy wszystkich rolników. Tylko do 15 maja można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Wielu gospodarzy wniosku jeszcze nie złożyło, a przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apelują o pośpiech i przypominają, że wypełnienie wniosku drogą internetową to nic trudnego. To już ostatni moment na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie. Tak jak w ubiegłym roku, także i w tym roku Unia Europejska wymaga, aby wnioski składane były przez internet. Na dzień dzisiejszy wpłynęło więcej tych wniosków niż w zeszłym roku o tej samej porze, więc myślę, że jakiś progres jest, tak? Natomiast zachęcamy wszystkich rolników, ażeby składali te wnioski. Mówi Michał Zieliński, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedstawiciele agencji przekonują, że wypełnienie e-wniosku nie jest trudne. Jeśli jednak ktoś miałby problem z wnioskiem, może zwrócić się o pomoc. Jeżeli rolnik sam nie jest w stanie poradzić sobie z wypełnieniem takiego wniosku, ma możliwość skorzystania ze służb doradztwa rolniczego, czy to Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, czy też doradztwa skupionego w nadzorze Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznań. Wyjaśnia Rafał Sobczak z Poznańskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w zasadzie się nie zmieniły, a program e-Wniosek Plus działa prawidłowo. Jest to aplikacja przyjazna, drugi rok funkcjonująca. Pierwszy rok pokazał, że jesteśmy w stanie jako Polska, jako polscy rolnicy w ramach tej aplikacji ubiegać się o płatności bezpośrednie. Dodaje Sobczak. Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie mija 15 maja. W Polsce każdego roku o przyznanie płatności obszarowych ubiega się 1 350 000 rolników. Polskie drogi muszą być bezpieczne i służyć gospodarce, mówił w Polskim Punkcie Widzenia na antenie naszej stacji Andrzej Adamczyk. Minister infrastruktury zaznaczył, że rząd pracuje też nad tym, by zlikwidować wykluczenia komunikacyjne, tak by mieszkańcom mniejszych miejscowości zapewnić lepsze połączenia autobusowe. Priorytetem rządu PiS-u jest praca na rzecz bezpiecznych dróg, mówił Andrzej Adamczyk. Minister nawiązał m.in. do prac trwających na Zakopiance. Wszystko wskazuje na to, że one zostaną ukończone we wcześniej zakładanych terminach. Czyli Skomielna-Rabka dwa miesiące? Więc pierwszy odcinek to jest ten odcinek Lubień-Naprawa, budowany przez polską firmę IDS. To jest jesień tego roku. Tym odcinkiem pojedziemy około 7 kilometrów. Drugi odcinek to odcinek tunelowy. To ponad 2 kilometry tunelu realizowany przez firmę Astaldi. Wszystko na to wskazuje, że te prace zostaną ukończone na przełomie 2020-2021. I wreszcie trzeci odcinek firmy Salini. Skomielna-Rabka. Trzeci odcinek, tam jest bez mała 90% zaawansowania robót. Prace trwają. Mamy nadzieję, że pod koniec wakacji tego roku pojedziemy tym trzecim odcinkiem. Ruszyła też budowa fragmentów drogi S3 na północ od Szczecina. Rzecz dotyczy linii kolejowej, drogi ekspresowej, która prowadzi z portów Szczecin-Świnoujście na południe Europy.
nasze porty nigdy nie były dobrze skomunikowane z południem Europy. Tutaj powstaje droga, która jeszcze przed kilkunastoma laty była marzeniem. Sztandarowym projektem rządu jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mimo tej inwestycji planowana jest rozbudowa lotniska w Warszawie. Zbudowane zostanie także lotnisko w Radomiu. Ma być portem zapasowym dla lotniska Chopina. Trzeba pamiętać o tym, że lotnisko Okęcie wyczerpie swoje możliwości techniczne. Musimy dysponować portem, który do czasu wybudowania Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie mógł prowadzić część operacji, tych, które czyli teraz Radom. Prowadzi. Tak, Radom. Jak zapewniał minister infrastruktury, w Polsce trwają również prace nad infrastrukturą kolejową. PKP PLK przebudowuje Centralną Magistralę Kolejową i mogę powiedzieć, że na początku 2023 roku z Warszawy do Katowic albo z Warszawy do Krakowa pojedziemy już poniżej 2 godzin. Dzięki temu, że pociągi pojadą około z Warszawy do Centralnego Portu Komunikacyjnego 250 km na godzinę. Rząd przeznaczył spore fundusze na przebudowę dróg gminnych i powiatowych, podkreślał minister Andrzej Adamczyk. Miałem zaszczyt wraz z panem premierem Mateuszem Morawieckim wręczać umowy, porozumienia na kwotę 1 250 000 000 zł, a nabór na ten rok już jest praktycznie zakończony, bo był kolejny ogłoszony i kolejne miliardy w tym roku zostaną przekazane na drogi. 36 miliardów złotych na drogi gminne, na drogi powiatowe. Kolejnym filarem wykluczenia komunikacyjnego jest projekt ustawy autobusowej, pozwalającej dofinansować te połączenia, które są połączeniami deficytowymi. Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje Agencję Rozwoju Przemysłu. Funkcjonariusze sprawdzają, czy zgodna z prawem była sprzedaż akcji fabryki łożysk tocznych w Kraśniku. Kontrole w Agencji Rozwoju Przemysłu funkcjonariusze lubelskiej delegatury CBA rozpoczęli po świętach wielkanocnych. Ma ona potrwać do 23 lipca. Chodzi o fabrykę łożysk tocznych w Kraśniku. Agenci sprawdzają, jak podejmowano i realizowano decyzje o sprzedaży należących do Skarbu Państwa akcji najstarszego i największego producenta łożysk tocznych w Polsce. Fabryka łożysk tocznych w Kraśniku została założona w 1938 roku. Początkowo była fabryką amunicji. Dopiero 10 lat później zaczęto produkować w niej łożyska. W 1995 roku fabryka została przekształcona w jednoosobową spółkę należącą do Skarbu Państwa. 2 sierpnia 2013 roku większościowy pakiet akcji kupiła luksemburska firma. Trwa brutalna walka z Kościołem. Wczoraj przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych odbyła się pikieta obywateli RP ze sprofanowanym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Episkopat Polski zachęca do modlitwy wynagradzającej. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej to dla katolików świętość, a dla polskiej kultury narodowe dziedzictwo. Wizerunek ten środowiska LGBT sprofanowały, umieszczając w miejscu aureoli Maryi i Dzieciątka Jezus barwy tęczy. Było to wydarzenie, które dotknęło wszystkich tych, którym jest tak bliski obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. I każdy jest równy wobec prawa. I tutaj te działania policji są absolutnie uzasadnione. Mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W poniedziałek zatrzymana została 51-letnia kobieta, która w nocy z 26 na 27 kwietnia rozklejała takie plakaty i naklejki, m.in. na koszach, na śmieci i na przenośnych toaletach w Płocku, w okolicy kościoła świętego Dominika. Kobieta usłyszała zarzut z artykułu 196 kodeksu karnego. Powieszenie wizerunku Matki Bożej w skandalicznych miejscach, dodatkowo zdeformowanego, nie pozostawia żadnych wątpliwości co do intencji osoby, która takiego aktu dokonała, podkreśla prawnik dr Tymoteusz Zych z Ordo Iuris. Jest to działanie intencjonalne, świadome, które po prostu służy obrazie katolików i tych rzeczy, które są dla nich święte. I w związku z tym z całą pewnością jest to działanie, które będzie naruszało normy z artykułu 196 kodeksu karnego właśnie poprzez obrazę uczuć religijnych. Profanacja obrazu Matki Bożej to również uderzenie w podstawy współczesnej tożsamości Polski i Polaków. To nie tylko kwestia wiary czy niewiary. Chodzi o fundamenty kultury i ładu, w którym żyjemy, podkreśla filozof profesor Bogusław Paś. Religia, moralność,
to są podstawowe elementy nie tylko naszej kultury, ale wszystkich kultur. I każdy, kto uderza w religię, w jakiejś mierze uderza w porządek moralny i stawia pod znakiem zapytania podstawy naszej cywilizacji. Jednak nic złego w przedstawieniu obrazu Matki Bożej z aureolą w barwach środowisk LGBT nie widzi były prezes NBP Marek Belka z Koalicji Europejskiej. Mnie tęcza nie obraża. Obraża mnie natomiast kneblowanie i usilne umoralnianie każdego innego. Konstytucja mówi wprost, że Polska jest dla wierzących i niewierzących. Jest dla wspólnoty nas wszystkich. Dopiero co wiwatowali na cześć tej konstytucji. Dziś znów ją tłamszą. Oliwy do ognia dolewa zadeklarowany homoseksualista, lider partii Wiosna Robert Biedroń. Nie dość, że pochwala sprofanowany wizerunek Matki Boskiej, fotografuje się z figurą Najświętszej, to zapowiada także usunięcie z kodeksu karnego artykułu 196. To działanie czysto polityczne, mówi prawnik dr Grzegorz Piątkowski. Widać, że jest to rzeczywiście tylko w taki złośliwy sposób próba podbicia tej gry politycznej czy podbicia sporu polityczno-społecznego w Polsce, podzielenia Polaków znowu na dwa obozy polityczne, na te dwa plemiona polityczne. Środowiska LGBT w ten sposób badają teren, na ile mogą sobie pozwolić, podkreśla konstytucjonalista profesor Jakub Stelina. Widać, że to się eskaluje, że to jest jakby taka taktyka krok po kroku zdobywania terenu, oczywiście można powiedzieć, że nic wielkiego się nie stało, nikt nikogo nie zabił, nikt nikogo nie pobił, prawda, ale jednak w tej warstwie symbolicznej mamy tutaj do czynienia z pewną, taką można powiedzieć agresją. Wcześniej w Warszawie podpisana została karta LGBT+, wprowadzająca do szkół nowoczesną edukację seksualną, która wprost mówi o uczeniu dzieci masturbacji. Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej zapowiedział także, że po wprowadzeniu karty LGBT+, będzie dążył do legalizacji związków partnerskich tej samej płci, a nawet adopcji dzieci przez te pary. Temu głośno trzeba się sprzeciwiać, mówi poseł PiS Jan Mosiński. My będziemy się bronić, tak mówił prymas Wyszyński do komunistów non possumus. My dzisiaj musimy też mówić i krzyczeć głośno, nie tylko w kuluarach Sejmu, ale również na ulicach polskich miast, non possumus. Do sprawy odniosło się również Forum Żydów Polskich. Argument, że sześciokolorowa tęcza symbolizująca ruch LGBT jest w jakiś sposób zgodna z symbolem biblijnego przymierza, siedmiokolorową tęczą, jest kłamliwy lub co najmniej błędny. Te dwie tęcze, te dwa symbole pozostają w kulturowym konflikcie. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel Andrianik prosi o modlitwę. W tej bolesnej sytuacji prosimy o modlitwę wynagradzającą Panu Bogu i Matce Najświętszej za profanację. Tymczasem profanowanie świętości zostaje bezkarne. Czy takie działania spotkają się ze stanowczą reakcją polskiej policji i prokuratury? I to były informacje dnia. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem. Marta Klimczak, zapraszam na prognozę pogody. Na zachodzie oraz nad Bałkanami zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad pozostałym obszarem zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie lokalne burze. Najchłodniej w Londynie i w Wiedniu 14 stopni, najcieplej 24 w Moskwie. Przechodzimy do mapy Polski. Nad przeważającym obszarem kraju zachmurzenie całkowite oraz opady deszczu. Na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem do 16 stopni na Lubelszczyźnie. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie wzrośnie na barometrach 1004 hektopaskale. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia.